Po 19 latach wróciliśmy do Ekstraklasy, jesteśmy w grupie mistrzowskiej i wczoraj fantastyczny mecz, dramatyczny zresztą po rzutach karnych, zwycięstwo Puchar Polski. Chyba lepszego powrotu do Ekstraklasy i do rozgrywek na najwyższym poziomie nie mogliśmy sobie wyobrazić. Zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Pani też trzymała mocno kciuki wczoraj za nasz zespół? Co odebrało? Słych! Byliśmy na Stadionie Narodowym, także widzieliśmy to na żywo i emocje były naprawdę duże, super było, naprawdę. Byłeś wczoraj na Stadionie Narodowym, słyszałem, jak się podobało, jak emocje, te rzuty karne, przeżyłaś to, bo ja miałem, mnie nie było, oglądałem w telewizji, miałem 3 zawały. Tak, przeżyłam, było super, mimo że grali trochę cienko, ale jakoś z tego wyszli. Dzisiaj rozumiem, na Wyspie Młyńskiej pełne świętowanie zdobycia Pucharu Polski. Tak, oczywiście. Widzę, że tak troszkę jesteś skrępowana, oszołomiona sukcesem bydgoskiego Zawiszy. Tak, tak, to przez to. Pan pewnie pamięta kawał historii bydgoskiego Zawiszy. Cieszy się pan... 30 tysięcy było z Górnikiem. Cieszy się pan, że po 19 latach taki powrót do Ekstraklasy, że jesteśmy w grupie mistrzowskiej, Puchar Polski zdobyty wczoraj. Mój stary, ja się tylko cieszę. Nic nie wypada mi. Będą europejskie puchary, wie pan. No, to je będzie. I z Real Madryt, żeby startowali. I żeby wygrali. Oj, kurczę, żeby wygrali. To by było świetne. To by było. Dzięki bardzo. Proszę bardzo, dziękuję. Dziękujemy. Fantastyczny sukces naszego zespołu, Puchar Polski, gramy w grupie mistrzowskiej, chyba lepszego powrotu po 19 latach do Ekstraklasy, nie mogliśmy się spodziewać. No nie, na pewno nie, no bardzo gratuluję zespołowi i wszystkim kibicom za wspaniały doping. Gratuluję wam, że, o jeszcze chciałbym, gratuluję wszystkim kibicom, którzy dzielnie uczestniczyli na stadionie przed telewizorami. No i chciałbym jeszcze złożyć życzenia dla was urodzinowe, które to była impreza, była... Chyba byłeś. Byłem oczywiście, jakby nie było, Before TV oczywiście, jak zawsze. Zawsze wszędzie z wami na różnych imprezach. Pozdrowienia dla kolegów z całej Polski i za granicą oczywiście, w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Trzymajcie się, hej. Byliście wczoraj na Stadionie Narodowym. Jak atmosfera? Jak wam się podobało? Atmosfera bardzo dobra. Tylko zabrakło może tak bardziej zorganizowanego dopingu, ale i tak było świetnie. Było słychać doping, myślę, że nie było tak źle. Także było słychać na pewno Bydgoszcz bardziej niż Zagłębie. Bardzo, bardzo dużo osób z Bydgoszczy, bo jak się wracało, też było widać pełno samochodów. Powiedzcie mi, jak przeżyliście rzuty karne, bo ja miałem 3 zawały. Jezu, ja chyba więcej. Ledwo co, ja cała podrapana jestem, naprawdę, paznokcie, wszystko. Ale gratulujemy serdecznie zdobycia Pucharu Polski. No tak, oczywiście. Jak najbardziej. I delektujmy się tym wyjątkowym momentem.